Witam Państwa, ja nazywam się Emil Smyk. Dzisiaj teraz powiemy sobie o drugi wykład. Projektowanie połączeń konstrukcji. Oczywiście, tak jak poprzednio, korzystam z wykładów opracowanych przez panią doktor habilitowaną, inżynier Kingę Nalepkę, pracownika AGH. Jeżeli mówimy sobie o połączeniach konstrukcji, to powinniśmy sobie powiedzieć, czym one są i czemu w ogóle wrzucamy je wszystkie do jednego worka. I tak, przykładowo śruby, sworznie, spoiny czy wpusty, takie bardzo często spotykane, choćby w życiu codziennym, no może wpusty trochę rzadziej, ale jeżeli ktoś chociaż trochę się mechaniką interesuje, czym są wpusty i po co się je stosuje, wie. Te połączenia zasadniczo łączy jedna rzecz. Wszystkie one pracują w ten sam sposób, z punktu widzenia oczywiście wytrzymałości materiałów, a mianowicie na ścinanie. I tak, jeżeli sobie przypomnimy poprzedni wykład, rozciąganie, ściskanie, no to tam nasze pręty, to były pręty, gdzie istniało, przepraszam, tylko jedno naprężenie normalne. Nasze, prawda, sigma x. Natomiast w przypadku, gdy dodatkowo na ciało nie działa naprężenie normalne, a przynajmniej ono nie jest dominujące, ale dominujące będą naprężenia styczne wywołane przez siły poprzeczne, mówimy o ścinaniu. I tak w ten sposób zamkniemy tak naprawdę sobie możliwe warunki obciążeń za pomocą siły, tak? Zostaną nam jeszcze momenty. A o tym może nie teraz. I tak projektując takie połączenia, tutaj śruby, nity, sworznie, jakieś kołki i tak dalej, musimy przede wszystkim pamiętać o jednej rzeczy, że one nie powinny być zginane i nawet jeżeli to zginanie się pojawi, a na pewno się pojawi, no to ono zawsze nie będzie dominującą siłą, więc my je po prostu sobie pomijamy. Dominująca będzie taka siła, która nam próbuje w tym przekroju, tak, rysunek u góry pokazuje, w tym przekroju spowodować jakieś zniszczenie, ścięcie tej śruby. I te siły, które powodują ścięcie tej śruby, my sobie przyjmujemy, że one są rozłożone równomiernie. Przepraszam, popiję. I wynoszą co do wartości siła działająca podzielona przez przekrój tego łącznika. I mimo tego, że rzeczywiste naprężenia, no one nie są idealne, są wręcz bardzo skomplikowane, no to my sobie jednak przyjmujemy pewne uproszczenie tej rzeczywistości. I przyjmujemy sobie, że wszystkie siły działające na dany obiekt są równomiernie rozłożone. Tak? Proszę zwrócić uwagę, że te siły, one są największe, ten rzeczywisty rozkład, on jest największy w osi, natomiast maleje wraz z oddalaniem się od osi. My sobie oczywiście przyjmujemy pewien uproszczony układ, gdzie te siły działają niezależnie, z tą samą siłą, niezależnie od tego, w jakim miejscu je przykładamy. No i naprężenia te, które są powodowane przez te siły, to jest oczywiście nasze P, podzielone przez taki obszar referencyjny, czyli pierwsza, żeby wyliczyć ten obszar, no to tutaj on będzie jakby takim prostokątem, tak, tylko nie jakby w przekroju poprzecznym. Jakby to Państwo wytłumaczyć? O, może tak. Jeżeli mamy łącznik, tak, który ma większą powierzchnię i działamy na niego z taką samą siłą jak ten o mniejszej powierzchni, no to wiadomo, że ten o mniejszej powierzchni będzie wytwarzał, powodował większe naprężenie. No i teraz ta powierzchnia, to jest taka powierzchnia referencyjna, jakbyśmy teraz wzięli tą śrubę tutaj w rzucie górnym, o weźmy sobie ten, i ją po prostu przecięli równolegle do tego, w jaki sposób działa, prostopadle zasadniczo, do tego, w jaki sposób działa siła, czyli w ten sposób. I teraz, jeżeli byśmy spojrzeli na tą śrubę, to pole, które byśmy po tym przecięciu zobaczyli, to jest to pole referencyjne. I tak ono się równa zwyczajnie T razy D. W ten sposób jak tutaj. Jeżeli Państwo szukacie skojarzenia, mam niestety złą wiadomość, bo podobny sposób wykorzystuje się w czasie obliczenia parcia w mechanice płynów. Tak? W jednym i w drugim przypadku mówimy o naprężeniach, stąd myślę, że analogia jest dosyć nieprzypadkowa.
o naprężeniach, a naprężenia są wyrażone w paskalach, tak? Natomiast jeżeli liczymy parcie w mechanice płynów, no to wyrażane tam ciśnienie też jest w paskalach. I teraz tak, oczywiście jeżeli zastosujemy jeden łącznik, to jest to najprostsze takie rozwiązanie. Natomiast no, łączników z reguły stosuje się większą ilość. I tak, jeżeli przyjmiemy sobie taki układzik, proszę zwrócić uwagę, że mamy tutaj cztery łączniki, jakby, bo zwróćcie uwagę, że mamy tu jedno ciało P i tu są, ono jest złączone za pomocą dwóch takich blach i tu mamy kolejne, tak? Ciało, które jest przyłączone jakby do poprzedniego za pomocą tych samych dwóch blach. Dlatego licząc ścinanie, no jeżeli działamy tu siłą P, tu siłą P, no to jakby każda blacha przenosi P przez 2 siłę, tak? Więc mamy tak naprawdę jeden układ i drugi układ. Dlatego teraz licząc naprężenie będziemy analizowali jakby tylko taką połówkę tego całkowitego połączenia. I tak, no ilość tutaj łączników, które nam przenoszą siłę, no to widzimy w rzucie górnym będą 4. Tak? I każdy z tych łączników, zobaczcie proszę Państwa, że będzie ścinany na większej ilości połączeń, czyli mamy większe pole, które nam przenosi obciążenia, tak? Czyli już w tej chwili wiemy, że tego typu połączenie, czy tu mamy, nie mamy, że tego typu połączenie, gdzie mamy dwie powierzchnie, będzie mniej wytrzymałe niż połączenie tego typu. Tak, oczywiście, jeżeli byśmy stosowali tyle samo śrub, gdzie tu mamy raz, dwa, trzy, cztery, cztery aż średnice, cztery pola, na których pracuje nam materiał. I teraz tak, i naprężenia, które będą w tym polu widoczne, przepraszam Państwa za przerwę, ale żona dzwoniła powiedzieć, że prawdopodobnie ma koronawirusa i ma wymaz pobierany. Także zabawna historia. No ale idziemy dalej. To nas nie może powstrzymać przed nauką. Proszę Państwa, na czym to skończyliśmy? A, że teraz naprężenia, jeżeli mamy więcej niż jedną śrubę, w jaki sposób obliczyć? Mianowicie stosujemy ten sam wzór, co wcześniej, czyli siłę dzielimy przez liczbę nośników, tak, czyli jakby liczbę tych zastosowanych śrub i mnożymy razy całkowitą powierzchnię każdej śruby, tą, która przenosi naprężenia. Czyli jeżeli mamy taki układ jak na pierwszym rysunku, to będą to nasze i, czyli ta liczba płaszczyzn ścinania to będzie 2. To w jednej śrubie zwracam uwagę, tak? Natomiast za liczbę śrub odpowiada n, tu mamy całkowity wzór. Nie będę go może zaznaczał. Jak to usunąć teraz? Dobra. I teraz tak. No jeżeli byśmy zastosowali oczywiście taki układ, tak, z jedną śrubą, no to mamy n równe 1, mamy jedną śrubę oraz płaszczyzny ścinania 4, tak? Czyli łatwo sobie obliczyć, że w takim układzie potrzebne są nam dwie śruby, żeby przenieść to samo obciążenie, które zastosowaliśmy w układzie powyższym. No i oczywiście trzeci przypadek, czyli takie połączenie, nie wiem, na przykład do przyczepki stosowanej jakiejś, tak, gdzie mamy jeden pręt jakiś i dwie powierzchnie ścinania. Tutaj i tutaj, tak, pomiędzy blachami. Idziemy dalej. No i to, aha, jeszcze nie powiedziałem, tak, że teraz warunek bezpieczeństwa, czyli te naprężenia w jednej płaszczyźnie muszą być mniejsze niż KT, czyli dopuszczalne naprężenie na ścinanie. No i teraz, jeżeli już sobie obliczymy, no to jest jeszcze warunek uplastycznienia, skutek docisku, czpienia do ścianek otworu. To znaczy, że oprócz tego, że nasza śruba, tudzież nasz sworzeń może zostać ścięty, to jeszcze dodatkowo
może on ulec zniszczeniu wskutek zwykłego nacisku, tak? I tutaj łatwo sobie wyobrazić, że jeżeli teraz te dwie powierzchnie, to myślę, że na tym jest to mniej widoczne, na tym rysunku poniżej lepiej, jeżeli teraz rozciągamy te dwie powierzchnie z jakiegoś powodu, no to one, ta powierzchnia P, ta, tutaj te, to C nasze, ono naciska nam na nasz stworzeń w dwóch miejscach, natomiast te ten łącznik wyglądający jak literka E naciska nam w tym miejscu i w tym miejscu. Czyli mamy drugi warunek, tak? I naprężenia, jakie w tym warunku występują, jest to nadal nasza siła P, tak? Podzielona przez tą powierzchnię referencyjną docisku. Czyli znowu mamy, tutaj oczywiście mamy to nasze N, tak? Czyli P podzielone przez N. N to jest liczba łączników przenoszących obciążenia. Natomiast AD to jest ta powierzchnia referencyjna. I tak oczywiście zawsze będziemy uwzględniali tą mniejszą powierzchnię. Czyli w tym pierwszym przypadku będziemy liczyli powierzchnię, którą wywołuje ta blacha nie łączeniowa, bo ona jest tutaj i tutaj ona prawdopodobnie będzie miała większą powierzchnię, tylko ta mniejsza, tak, powierzchnia. Czyli ta blacha nasza, która ma być połączona. Natomiast w tym przypadku mniejszą powierzchnię będzie generowała ten łącznik tutaj o kształcie przekroju C, tak? I tutaj, no ta powierzchnia oczywiście to będzie tutaj ta grubość T razy 2, bo tu są dwie te grubości, no i razy D, czyli średnica, średnica naszego stworzenia. Mam nadzieję, że to jest jasne. Wzór bezpieczeństwa jest jeszcze tutaj napisany i jest to dopuszczalne naprężenie przy docisku. I tutaj przykładowo zadanie. Sprawdź, czy spełniony jest warunek bezpieczeństwa dla śruby M12 klasy 4-6 w połączeniu obciążonym siłą F równa się 15 kN, jak na poniższym rysunku. Dopuszczalne naprężenia na ścinanie KT 180 MPa, zaś dopuszczalne naprężenia na docisk PD 537,5 MPa. Działamy tutaj siłą oczywiście F. Tak, proszę zwrócić uwagę, mamy siłę F. I siła działająca na jeden łącznik, no to będzie oczywiście nasza siła F podzielona przez wszystkie łączniki. W naszym przypadku będzie to N, tak? I będzie to oczywiście 1, 2, 3, 4, 5, 6. No i teraz tak. Oj, przepraszam Państwa, tu mi coś zniknęło. To mi coś zniknęło, tak? I tutaj dalej sobie... wiecie co Państwo, może nie będziemy tego robić, bo tak patrzę na ten przykład zasadniczo, jest on dosyć skomplikowany. Poza tym myślę, że chyba lepiej go sobie przeanalizować na ćwiczeniach czysto. Natomiast tutaj się skupić tylko na wykładzie. Jeżeli Państwo będą chcieli, to przeanalizujemy oczywiście sobie ten wykładzik, znaczy ten przykład, ale mówię, to już może na ćwiczeniach. Natomiast idziemy dalej, tak? Bo mamy ścinanie, mieliśmy stworznie, różnego rodzaju śruby, ale mamy też spoiny. No i będziemy tutaj oczywiście mówili, znaczy oczywiście, no tylko o spoinach pachwinowych. I tutaj można sobie powiedzieć, że zasadniczo spoina ma dwa parametry. Pierwszym parametrem to będzie grubość tej spoiny. Czyli to jest jakby najniższa wysokość, najniższa odległość, na jakiej ta spoina pokrywa nasze ciało. Tak? One są tutaj narysowane, liczy się według konkretnej normy. Natomiast drugim takim parametrem będzie efektywna długość spoiny. I dlaczego tutaj efektywna, tak? Ponieważ jest to długość, na której spoina łączy obydwa ciała w takim pełny sposób, tak? To znaczy, że jeżeli tu ta spoina byłaby jakoś wykończona jakimś promieniem w inny sposób, no to już nie będzie się liczyło do efektywnej długości.
I teraz warunek wytrzymałości spoiny mówi nam po prostu, że siła podzielona przez grubość spoiny i efektywną długość spoiny A razy L musi być mniejsza niż dopuszczalne naprężenie na ścinanie. No i teraz tak. Zasadniczo możemy sobie, jeżeli mamy spoiny pachwinowe, mogą być one zrobione w sposób symetryczny bądź niesymetryczny. W przypadku połączenia symetrycznego, no jedyne co się zmienia, to tak naprawdę efektywna długość spoiny. Natomiast to, co... I jeżeli mamy taki prosty przypadek spoiny symetrycznej, gdy mamy zastosowaną spoinę, która z jednej i z drugiej strony jest symetryczna, no oczywiście długość efektywna spoiny to jest po prostu 2 razy, no tutaj L powiedzmy, tak? Czyli L1 dodać L2. Natomiast w przypadku spoiny niesymetrycznej tu trzeba się jeszcze zastosować taki warunek mówiący nam o tym, czy... jaki będzie moment bezwładności danego połączenia, tak, żeby on nie uległ wyboczeniu wskutek takiej pracy. No ale o tym myślę, że już będzie więcej na spawalnictwie, tudzież jeżeli będą Państwo pracowali jako spawacze, no to już wtedy tam dowiecie się, w jaki sposób należy projektować tego typu połączenie. Dla nas wystarczy, że po prostu wiemy, że połączenie spoiny tak liczy się z tego typu warunku wytrzymałościowego. Dziękuję za uwagę, mam nadzieję, jeżeli będą oczywiście jakieś pytania, wtedy proszę pisać, można mailowo, można w komentarzach, będę się starał odpowiadać w miarę możliwości. Dziękuję, do widzenia.